kochani, komentuję cały czas, dlatego że obawiam się, że ta muzyczka, mówię, może nam zakłócić relację, a bardzo byśmy tego nie chcieli, bo impreza jest naprawdę przewspaniała. Natomiast kontynuuję myśl, kochani, rok temu bardzo chcieliśmy tutaj sportowy, fajny wynik osiągnąć i z takim zamiarem przyjechaliśmy i naprawdę nam się to fajnie udało. Trzecie miejsce po walce w małym finale z Olympic Trophy. Słuchajcie, Gutek spędził bardzo dużo czasu na boisku, miał bardzo ofensywne zadania, czyli strzelał bramki, asystował. Zostało to dostrzeżone, dostał króla strzelców, został najlepszym zawodnikiem turnieju. Natomiast w tym roku, kochani, przyjechaliśmy się naprawdę pobawić z bardzo fajną, wspaniałą drużyną, kochani, Łużyc Lubań. Bardzo, kochani, dziękujemy Grzesiowi za możliwość pobawienia się, dlatego że w tych kategoriach traktujemy. Gutek ewoluuje bardzo, ja o tym powtarzałem, powtarzam i będę powtarzał. Gutek jest już przygotowany do gry na dużym boisku. Te jego podania, krosy, piłki prostopadłe, kochani, szukanie partnerów, to już są cechy takie troszeczkę bardziej dojrzałe. To jest taka duża inteligencja piłkarska, kochani, także myślę, że już pomalutku jakby wychodzimy z takiego oczekiwania, kochani, kiedy Gutek strzelał gole za golem, gola za golem, gola za golem, kochani. W tym momencie jest na zupełnie innym, kochani, 140 z Polski, brawo, na zupełnie innym jakby piłkarskim poziomie, kochani, Gutek się znajduje. To naprawdę bardzo inteligentny piłkarsko chłopak. On nie jest jakimś przemega talentem, czy przemega najlepszym zawodnikiem w swoim roczniku. Nigdy tak nie twierdzimy, twierdzić nie będziemy. Natomiast na pewno ma to coś, kochani, ma papiery na granie, jest pracowitym chłopcem, także jeżeli będzie mocno o to dbał, kochani, wierzymy, że coś tam troszkę w tej piłce pewnie namiesza. Natomiast jeżeli nie namiesza, to przynajmniej spędzi wspaniałe dzieciństwo, będzie miał wspaniałe wspomnienia, dlatego że wiele, ale to wiele wspaniałych rzeczy na naszej piłkarskiej przygodzie się przytrafiło. Natomiast póki Gutek bardzo chce, a my mamy siłę, pomagamy mu w osiąganiu jego celi. Natomiast przypominam wam tylko jedną rzecz, kochani, my nie jesteśmy obiektywną telewizją. Jeżeli oczekujecie od nas obiektywizmu, że będziemy, kochani, bardzo obiektywni, to może być trudne, dlatego że to jest kanał założony, słuchajcie, pod Gutka, także tak naprawdę, kochani, to było w formie takiego blogu, pamiątki. Myśmy tak naprawdę, kochani, chcieli jego przygodę z piłką zapisać, a że udało się to zrobić, kochani, na YouTube, no to po prostu mamy to. Pięknie, brawo, brawo, bawią się świetnie. Natomiast ja chcę cały czas, kochani, kontynuować, bo jest świetna muza i będę musiał z wami troszeczkę rozmawiać tutaj na tych wspaniałych emocjach, ale wynika to z tego, kochani, że przede wszystkim nie chcemy blokady tego materiału, bo materiał świetny. Natomiast ja sobie pozwolę wejść na ławkę, będziecie mieć troszeczkę lepszy widok. Natomiast jak to zrobić, kochani, żeby tego pięknego transparentu drukarza nie przesunąć? Spróbujemy może z tej strony. Natomiast tak jak mówię, kiedy muzyka gra, ja będę starał się mówić, opowiadać, aby tej relacji nie zablokowały nam YouTube. Także wracając, kochani, do wspomnień, z naszym obiektywizmem jest różnie. Naprawdę nie musimy być, kochani, komentatorem, który jakby nie musi być stronniczy i tak dalej. Choć różnie to im też wychodzi. Natomiast, kochani, tak naprawdę, kiedy Gutek robi jakieś ładne zagranie, staram się to zauważyć, staram się pochwalić. Kiedy coś nie wychodzi, ja też to, kochani, widzę. Natomiast pewnie nie moja rola jest wytykać te błędy. Jest to rolą, kochani, trenera, kochani, dlatego że pamiętajcie, rodzice, pamiętajcie, opiekunowie dzieci, że oni u was potrzebują wsparcia, a nie kolejnej krytyki, a nie kolejnego, kochani, trenera. Ich trener, dajcie mu szansę pracować, zaufajcie mu. On wie, co robi. On chce, kochani, dla waszego dzieciaka jak najlepiej. Natomiast my też, jako rodzice, opiekunowie, chcemy jak najlepiej. Natomiast wynika to często, kochani, z tego, że nam się wydaje, że wiedza, którą posiadamy, jest naprawdę spora. Natomiast, kochani, trzeba czasami zejść na ziemię, uszczypnąć się w policzek, pomyśleć, co takiego my w piłce zrobiliśmy, gdzie pograliśmy, co pograł, kochani, nasz syn, nasza córka. I wtedy zobaczycie, że jeżeli będziecie obiektywni, to tak naprawdę, co ja mogę nauczyć Gutka, skoro gdzieś tam, kochani, amatorsko zagrałem
grałem 2 czy 3 mecze, teraz gdzieś tam gramy po boiskach, natomiast ganiam po orlikach, kochani. Co mogę nauczyć Gutka, który strzelał bramki Bayernowi, który grał z Sevillą, który był na Manchesterze City, który regularnie spotyka się, kochani, z ekstraklasowymi drużynami czy innymi. To co ja mogę mu powiedzieć? Gutek, graj, nie graj, podaj, nie podaj. Kiedyś jeden z trenerów powiedział do mnie tak: pamiętaj, Sabek, jeżeli syn twój będzie słyszał twoje komentarze, to najprawdopodobniej tak zostanie. Będzie grał gdzieś w małych klubach, gdzie z trybun słychać komentarze. Jeżeli ma grać dobrą, wysoką piłę, to pamiętaj, że co byś nie krzyczał, on tego nie usłyszy. Bo czy na Santiago Bernabeu, czy na, kochani, innych wielkich, potężnych stadionach, niestety, ale kibiców z boku się nie słyszy. Często trenera się nie słyszy, kochani. Dlatego pozwalajmy tym naszym dzieciakom myśleć, podejmować decyzje, popełniać błędy, kiwać, tracić. Dajmy im na to szansę, kochani, bo kiedy jak nie teraz, tak naprawdę niech się hartują, niech myślą. Jeżeli chcemy i chcielibyśmy im jakoś pomóc, to bardziej na pewno w ten sposób, jak wytykaniem błędów, krytykowaniem czy pokazywaniem, co według nas jest fajne. To zostawmy trenerom. Rola nas, rodziców, opiekunów jest taka, żeby wspierać dobrym słowem. Ja nie wierzę, że przez cały mecz nie potrafimy zobaczyć jednego zagrania, które da się, kochani, pochwalić. Nawet jeżeli mamy domani dzień, bo i takie rzeczy się zdarzają, i to nie tylko naszym, kochani, dzieciaczkom, małym czy dużym. Zobaczcie, w jakiej niedyspozycji Ronaldo przez 3-4 mecze z dużym szczęściem dochodzi do półfinału. Tam się przebudził, strzelił bramkę, dał asystę, kochani, ale widzicie, to też nie jest jakaś regularna forma. To też nie jest tak, że on jest gwarantem sukcesów. Różnie jest z tą formą. Dlatego pamiętajmy, nie wymagajmy od naszych dzieciaczków. Oni czasami są po mniejszym jedzeniu, po słabszym jedzeniu, bardziej wyspani, mniej wyspani, bardziej zmęczeni, mniej wyspani. Gdzieś psychicznie, kochani, mogą się jakoś tam podłamać po nieudanej bramce czy po czymś tam. Kochani, pamiętajmy, trener, 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 a my jako rodzice pomagajmy. Dlatego ja w tej chwili staram się tutaj wam pokazywać to, co jest na telewizji. Telebim odzwierciedla to, co jest, kochani, na scenie, także w tej chwili stąd, myślę, będziecie mieć najlepszy przekaz. Natomiast pytanie, dlaczego ja tak gadam? Ano dlatego, że nie chcę, aby materiał został zablokowany, dlatego, że leci muzyka, ktoś się nad tą muzyką napracował, ma prawa autorskie. Muzyka, kochani, jest tutaj jakby dopełnieniem tego pokazu wspaniałego. Widzę, kochani, że akrobaci robią tam niesamowitą robotę. Słuchajcie, piłkarze, zobaczcie, część z tych ewaluacji można pokazać jako cieszynki na meczu. Ostatnio, nie wiem czy wiecie, ale Gutek podawał piłki na meczu Zagłębia Lubin ze Stiałą Slavia i kiedy bramkę na 1-0 strzelił Ciotra, było go przez chwilę widać w telewizji, dlatego że na zwolnieniu było pokazane, jak on strzelił główkę i Gutek na minionka zrobił tak zwaną, kochani, cieszynkę na minionka. Jak wygląda cieszynka na minionka? A kiedyś wam zademonstruję, jak Gutek strzeli gola, to pokażę wam cieszynkę na minionka. A kto chce zobaczyć, jak to wygląda, myślę, że w archiwum TVP Sport na meczu Slavia macie na pewno materiał, w którym zobaczycie Gutka za bramką przy bramce na 1-0, którą strzelił Ciotra po dośrodkowaniu Janka Blasko. Kochani, świetna sprawa. Ja cały czas, kochani, na kawie, ale ten turniej jest piękny, wspaniały, ale emocjonująco wyczerpujący. Pomimo, że jestem naprawdę z presji, wyniku i z emocji jakby ściągnięty, kochani, przyjechaliśmy się pobawić. Z Gutka występu mogę być, kochani, zadowolony na tym turnieju. Gra, robi to, co lubi, rozdaje piłki. No troszkę mnie dzisiaj drużyna chciała z tego skorzystać, kochani. Gutek jest do klepy, Gutek jest do przyklepywania piły. Ja myślę, że te czasy, kiedy Gutek, kochani, strzelał po 5-10 bramek w meczu, one się chyba skończyły i nie wiem, czy kiedykolwiek wrócą, dlatego że tak naprawdę nawet Gutek już do tych czasów wracać nie chce. Pamiętajcie, że mali piłkarze ewoluują z piłką, tak jak rośniecie od skrzata przez Żaka, Orlika, Młodzika, tak samo, kochani, idzie ewolucja. Kiedy na początku już mówiłem, bambini biegają w kupie,
W skrzatach już, kochani, krystalizują się jednostki, które nie oddają piłki, ale gdzieś tam na czole zawsze robią robotę. Potem w żakach właśnie, kochani, jest najczęściej jeden egzekutor, który robi robotę. Tak było w przypadku Gutka. Potem, kochani, przy orlikach już się zaczyna to zmieniać, bo robi się ciasno. Chłopaki dostają warunków fizycznych, mogą się przepychać, mogą się już, kochani, przebijać. Już jest troszeczkę inaczej. Gdzie w młodzikach kompletnie nagle zmiana, kochani, kolejna. Przepraszam, zamilknę teraz z komentarzem. Zobaczcie, nie ma muzyki. W takim razie popatrzmy, posłuchajmy organizatora. Gości z Anglii, Tobi i przedstawiciel gospodarzy, Kuba. Bardzo ważny moment, kochani, respekt, chodzi o szacunek. Zobaczcie, Tobi z Anglii. Odczytają chłopcy teraz najprawdopodobniej, kochani, bardzo ważną rzecz. We promise a fair and sportive competition and also to follow all the UEFA respect norms and values. We wish all the best to all the participants in this tournament. Applause for Tobi. Thank you, Tobi. Tobi odczytał, kochani, natomiast proszę do kosza kubeczek. Bardzo ci dziękuję, żeś tam. Dziękuję bardzo. Kuba Błaszczykowski, ale to nie jest Kuba Błaszczykowski, ale Kuba na pewno. Proszę bardzo, Kuba. Kubuś teraz odczyta. Jestem dumny z faktu bycia tutaj i możliwości reprezentowania uczestników z Polski na turnieju Wrocław Trophy 2016. Obiecujemy uczciwą, sportową rywalizację prowadzoną w duchu fair play. Przysięgamy przestrzegać norm i wartości UEFA respekt. Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkich zawodnikom. Bardzo dziękujemy, Kuba, Tobi, którzy tutaj złożyli uroczyste ślubowanie pod szyldem UEFA Respect. Thank you guys. Go back to your teams. Dziękujemy bardzo. Brawa! Brawa dla uczestników turnieju Wrocław Trophy 2016. A ja mówiłem całkiem niedawno, że jeżeli jesteście przekonani, że tylko faceci potrafią tutaj tak fantastycznie śmigać pod dachem naszej sceny, to za moment spotka was spore zaskoczenie. Kolejna część naszego ekscytującego, podniebnego baletu. I raz jeszcze na scenie przed wami grupa Everest. Będzie pewnie znowu muzyka, kochani, także znowu będę tutaj starał się podokuczać wam trochę w tej wspaniałej ceremonii otwarcia. Zapraszam na to do kolejnego odcinka.